Cześć widzowie. Maksując samolot Jak-23, trafiła mi się całkiem fajna bitwa, na tyle dobra, że postanowiłem ją nagrać. No to lecimy i miłego oglądania. Mam nieco opóźniony start, bo przegapiłem, kiedy matchmaker znalazł mi mecz, no i dlatego startuję już po tym, jak do boju ruszyli moi sojusznicy. Kiedy lecę na odrzutowcu o potencjale Jaka-23, staram się pizgać wrogi odrzutowcy i pierwszym moim celem jest ten F-84, no ponieważ mam samolot o możliwościach, które pozwolą się nim zająć. No i chyba oczywiście będzie taka potrzeba, ale zostaje przeciwnik spizgany przez tego K-94. Wobec tego mam do wyboru bombowce albo IU-10. Biorę na warsztat IU-10 dlatego, że on tam ewidentnie kombinował, żeby złapać lotnisko. Po ataku jestem rozpędzony i nadstawia mi się akurat... co to jest? Kaczka. B3, ale tylko na niej posparczyło. I to byłoby na tyle. Kolejnym celem, jaki mi się ładnie nadstawił, to był ten bombowiec, na którego zużyłem resztkę amunicji, podpalając mu lewe silniki. Ale oczywiście nie może być inaczej, żeby przeciwnik, którego ja podpalę, nie zgasł. Tak też i dzieje się tym razem. Ale wiem, że przeciwnik ma osłabione lewe skrzydło, dlatego ponawiam atak, celując właśnie w nie i po chwili mu je odstrzeliwuję. A po ataku wykorzystuję zaletę Jaka-3, jaką jest dobre przyspieszenie i retencja energii, żeby odzyskać trochę pułapu. No i rozglądam się w sytuacji. Widzę kolejny odrzutowiec Horten 229. No i zaczynam się przymierzać, żeby się nim zająć. Ale Horten ucieka na lewą flankę niestety. A tymczasem z prawej chyba IU-10 ma jakieś głupie pomysły, tak? Coś się tutaj mi wydaje. Tak, zdecydowanie ma ochotę na mnie. Wyciągam go w górę, żeby stracił energię, a w momencie, kiedy to się stanie, z splitesem przechodzę do ataku. Niestety latając odrzutowcem na dużej prędkości, ciężko się zestrzeliwuje. Tutaj widzę w opałach naszego Hortena, któremu postanawiam pomóc. No i znowu, niestety z uwagi na prędkość samolotu, coś jakoś te strzały nie wchodzą jak powinny, ale zarówno N1K1, jak i Berkat przerwały pościg za moim chłopakiem i dzięki temu on ocalał. Tutaj widzę, ładnie się odseparował P-47. Niestety ja jeszcze nie mam amunicji. Poza tym widziałem na radarze czerwoną kropkę, którą był ten spadający speed, więc tak nie chciałem go atakować, ryzykując, że coś mi siądzie na dupę. Niestety Thunderbolta płoszy sojusznicza maszyna i zestrzelenie go było trochę kłopotliwe, no ale się udało. Ledwie spizgałem Thunderbolta, przypałętał się MiG-9, a MiG-9 to jest coś, czym ja powinienem się zająć. No, zatem spróbuję. Próbuję przewidzieć wektor lotu przeciwnika, ale... O, włos pudłuje. I dopiero tutaj udaje mi się go trafić. Ale wrogowie RNG są z nim i nie zostaje spizgany, tyle tylko, że ma samolot zdemolowany mocno. Jak patrzyłem na powtórce serwerowej, jeden silnik buzgaz, drugi na czarno i coś tam jeszcze powierzchnię skrzydeł miał uwalone i odstrzelony z tej wysokości. Zastanawiam się, czy tu się wdać w awanturę, ale nie, ponieważ widzę, że na lewej flance do lądowania podchodzi N1K. A ja wykorzystuję prędkość swojej maszyny, żeby się przy nim znaleźć w porę i zapobiec złapaniu lotniska. Tu jeszcze się tam po prawo będzie zbliżał odrzutowy F-84. To też muszę mieć na uwadze, żeby się pod niego nie wtarabanić.
ale sznurkowa, ale ryzyka szczerze mówiąc nie było, ponieważ sznurkując nabierałem prędkości na tyle dużej, że powinienem być w stanie mu uciec i tak też w rzeczy samej się dzieje. Mój jak jest poza tym już dość mocno wyelitowany, bo ma sprężarkę, ma silnik, ma wybadane ulepszenie do działek, że już tak nie sieją. Więc tym bardziej ryzyko było zminimalizowane. A teraz się zastanawiam, czy lecieć na prawą flankę, dobić MiGa 9, czy tych tutaj dwóch gości, którzy zaatakują moich chłopaków. Oni są bliżej, więc postanawiam zestrzelić ich. No i dobrze się stało, bo już dwóch z moich zdjęli. Teraz zdejmują trzeciego. A i do czwartego się przymierzą. Po zestrzeleniu francuskiej maszyny Displacement Roll w lewo pozycjonuje mnie za ogonem Tempesta, ale w niego magicznie nic nie wchodzi. A to zobaczcie, jak on jakoś tak dziwnie dryga. Tego kiedyś nie było. Sądzę, że to jakieś kolejne zjawisko, które wprowadził Gaijin, a które ma pomagać nieco mniej ogarniającym graczom. Teraz pytanie, czy zaatakować korsarza, czy kogoś innego? No nie, do lądowania podchodzi BF, a ja mam maszynę na tyle szybką i dobrze się rozpędzającą, że być może zdołam go spizgać, zanim on lotnisko złapie. Dlatego też zmieniam cel na niego. No niestety, złapał, ale to złapanie przypłacił życiem. A ja w tym momencie nie atakuję nikogo, tylko nabieram energii i czekam na rozwój sytuacji. O, i sytuacja się rozwija. Tych dwóch atakuje mojego gościa, który próbuje odbić lotnisko. Spróbuję zatem mu pomóc, ale kąt do ataku nie jest najszczęśliwszy. No i niestety nie trafiam. Nie wdawałem się tam w kręcenie z tymi maszynami, chociaż jak 23 być może dałby sobie radę, dlatego że już kolejni przeciwnicy nadlatują i nie są zbyt daleko. A tu kolejny raz próbuję BF lotnisko złapać, więc próbuję go powstrzymać, ale zanim mi się to udaje, zostaje tenże przeciwnik spizgany przez Derniera 335. Ja natomiast mam okazję do zaatakowania odrzutowca, z której próbowałem skorzystać. Kontrolne zerknięcie, czy przeciwnicy z prawej flanki mi nie zajdą i mogę swobodnie kontynuować pościg. No, w miarę mogłem, ale niestety nie za długo. I muszę sam odciągać samolot, który siadł mi na dupę. I co to jest? F7F Tiger Cat. No, to chłopak ma przekichane, jeżeli natychmiast nie odpuści. No nie, nie odpuścił, jest osamotniony. To aż mu zaczynam już współczuć. Ponieważ splites, żeby nawrócić w jego stronę, ominięcie czołówki, kolejny splites z odpalonymi klapami i wychodzę na pozycję strzelecką. A tu się kolejna okazja do ataku otwiera na tego BFAK. Niestety, zanim doleciałem, BF nurknął w dół, utrudniając mi trafienie i zadałem mu tylko krytyka, urywając końcówkę skrzydła. Poprawka zaś nie była udana, bo spłonął. Ale chyba dwie asysty na nim zaliczyłem. Dobrze, tu widzę coś blisko. Jest to odrzutowiec. Nie zaatakował wprawdzie mnie. No ale jest w takim dystansie, że trzeba mieć na niego oko. Ja próbuję tutaj podejść go
od lewej strony, ale on się skapnął w moim zamiarze. Zawracam wobec tego w jego stronę po to, żebyśmy się jak najszybciej minęli. On zrobił głupią rzecz, lecąc P80, mianowicie zwrot Immelmannem, co kosztuje go potężną ilość energii. A P80 niestety takich właściwości lotnych, takiego przyspieszenia jak 23 nie posiada. Przez chwilę odciągam go trochę dalej od potencjalnych sojuszników, kuszę na czołówkę, którą omijam, i znowu split S przechodzący w low yo-yo pozycjonuje mnie do pozycji do ataku i przeciwnik zostaje spizgany. No, sytuacja nie wygląda niestety za różowo. Moich coś tak już nie za bardzo jest. No ale może jeszcze tam się z fraga uda urwać. Pytanie tylko, kto? Postanawia zaatakować tego Raidena, dlatego że on tam próbuje łapać lotnisko albo jest uszkodzony i musi lądować. Tymczasem tam w tym kotle tak się wili, że ja prawdopodobnie nie miałbym czystej okazji strzeleckiej. Rozpędzając się jak M23, miałem na tyle dużą prędkość, że mogłem bezkarnie nurknąć sobie pod furbalem i nikt nie był w stanie mnie dojść. No teraz patrzę, tylko któż tu się nadstawi, i jest to ten Spitfire. No oczywiście nie wchodzi i przeciwnika warpuje przy okazji. No jeszcze może tego bombowca, ale jednak niestety nie. Szarpnięcie zwiastuje koniec meczu. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!